Recykling sztuki to wystawa sztuki współczesnej. Zaprosiliśmy do udziału 12 artystów, którzy podchodzą indywidualnie do naszego hasła, czyli do recyklingu sztuki. Niektórzy z artystów zaprezentowali bardzo dosłowne realizacje, czyli stosują surowce wtórne, przetwarzają je i prezentują zupełnie nową jakość. Inni przetwarzają techniki, przetwarzają motywy dawniej wykorzystywane w sztuce. Niektórzy natomiast prezentują idee i przetwarzają te idee. Stąd też bardzo oryginalne propozycje. Wymyśliłam sobie sytuację, w której odbiorca zostaje postawiony w sytuacji wyboru. Społeczeństwo nam w pewien sposób narzuca, że w określonym wieku, w określonym czasie powinniśmy już tą stabilność osiągnąć i właśnie siedzieć w tym fotelu, w tym domu, w tych kapciach i tak właśnie jest nam narzucane, że tak powinniśmy robić, a może dalej mamy ochotę być na huśtawce i na niej czujemy się o wiele lepiej. Akcja Uwolnij swój gniew polega na tym, że każdy, kto przyjdzie, może rzucić sobie talerzem o ścianę. Ja wierzę w to, że uczucia, które są niewyrażone, zostają w naszych ciałach i ciało pamięta takie momenty, w których zatrzymaliśmy jakieś silne emocje i możemy je przywołać, stojąc przed ścianą z talerzem w dłoni. Zrobiony z klonu, z takiej dużej beli klonowej, której szukaliśmy dobre półtora miesiąca po Dolnym Śląsku. Wszyscy siedzą przy stole, we wszystkich kulturach, we wszystkich religiach, we wszystkich stronach świata. Ludzie siedzą przy stole i przy tym stole się dużo dzieje. Jest to miejsce spotkań i rozmów, i śpiewu, wszystkiego.